Hej kochane, super, że jesteście. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców pomieszanych z Holem, czyli takimi produktami, które ostatnio udało mi się kupić. Pomyślałam sobie, że tych produktów do ulubieńców jest trochę za mało, żeby robić z tego taki osobny filmik, więc postanowiłam połączyć te dwa. No i pomyślałam sobie, że niestety ostatnio tych filmików na kanale było stosunkowo mało, więc teraz będziemy nadrabiać zaległości. I bardzo, bardzo chciałam szybko dla Was coś nagrać, więc pomyślałam, że taki haul i ulubieńcy mogą być takim fajnym, szybkim rozwiązaniem. Następny na pewno będzie makijaż, ponieważ makijaży było ostatnio zupełnie mniej. No i pomyślę też nad jakimś filmikiem z serii Do It Yourself dla Was o organizowaniu biżuterii, ponieważ moja biżuteria też wymaga organizowania, to jest w ogóle dramat teraz, co się z nim dzieje. Dzisiaj byłam na poszukiwania, aby znaleźć tą jedną rzecz, która mi jest potrzebna do tej nowej organizacji, ale nie znalazłam, nie mogę Wam powiedzieć, co to jest, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już jakoś uda mi się na nią trafić. Po prostu muszę się jeszcze lepiej rozejrzeć. No i na pewno będzie makijaż, więc myślę, że postaram się nagrywać takie filmiki częściej. No i teraz zaczynamy. Pokażę Wam produkty, które są moimi ulubieńcami i produkty, które udało mi się zdobyć całkiem niedawno. Jak wiecie, ja jestem fanką ekologicznych podkładów i cały czas w sumie szukam podkładu ekologicznego, który miałby dobry kolor dla mnie, ponieważ większość jest niestety zbyt różowa i zbyt chłodna. Lavera jest całkiem okej, ale jednak jest taka dość różowo-brzoskwiniowa, a ja jestem wybitnie żółta. I dzięki Kini, którą bardzo pozdrawiam, udało mi się zdobyć podkład Alwy. To jest taki ekologiczny podkład, o którym ja myślałam już dość długo. Niestety nie mogłam znaleźć nigdzie takich rozsądnych swatchów w internecie i nie wiedziałam, który kolor mógł być dla mnie dobry. A Kinia kupiła właśnie sobie tą jedynkę, to jest light, i dla niej była za ciemna. No ja ten podkład od niej troszeczkę taniej odkupiłam, ponieważ okazało się, że kolor jest naprawdę idealny dla mnie. To jest taki wybitny, żółty odcień dla bardzo oliwkowych dziewczyn. Jeśli nie jesteście takimi mocnymi oliwkami, to na pewno będzie dla Was za żółty. On jest taki intensywnie żółty, ale u mnie przynajmniej dopasowuje się do skóry naprawdę ślicznie i to wygląda bardzo naturalnie i ładnie. Prawie nie widać go na skórze, ale ten kolor jest bardzo ładnie wyrównany. Jest też raczej dość kryjący. Możemy nim uzyskać takie całkiem spore krycie. Dla mnie jest naprawdę super, do tego bardzo ładnie nawilża. No, skóra wygląda po prostu ślicznie. Nie roluje się tak jak podkłady ekologiczne, które miałam okazję używać i to jest dla mnie wielka ulga. Niestety jest dość drogi, ponieważ kosztuje chyba około 80 albo 70 zł w sklepach internetowych. Nie wiem, czy można go kupić gdzieś w jakichś zwykłych sklepach, ale jeśli jesteście bardzo oliwkowe i szukacie takiego ekologicznego podkładu, to ten Wam naprawdę mogę polecić. Mi udało się zdobyć jeszcze jeden, kupiłam go na Allegro i to jest podkład firmy Alverde. Ja mam go w kolorze numer 3 i to jest Beige Rose, który jest podobny do tej trójki z Lavery. Jest to taka ciepła, różowa morela czy brzoskwinia. Ja go uwielbiam używać jako korektor pod oczy, ponieważ gdybym chciała pokryć nim całą buzię, to jednak widzę, że to nie jest ten idealny kolor i nie jest tak bardzo trafiony. Ale jako korektor sprawdza się naprawdę fenomenalnie, ponieważ ten odcień jest idealny do maskowania wszelkich takich właśnie cieni pod oczami i tak dalej. To jest też kolor, który mają najfajniejsze tego typu korektory. Troszkę przypomina mi ten korektor z Flormaru, który też bardzo lubię. Kolor jest naprawdę podobny. No i ja poszukiwałam korektora ekologicznego też bez w sumie jakichś dobrych skutków, ponieważ wszystkie były niesamowicie jasne. Ja kupiłam Logonę, która była bardzo jasna. No, rozglądałam się też za innymi, ale generalnie z tymi kolorami było ciężko, więc teraz z tym sposobem mam taki idealny zestaw. Ten jako korektor i ten jako podkład. Ja mam go już ponad miesiąc, prawie 2 miesiące, spisuje się naprawdę świetnie. Bardzo ładnie te cienie kryje, ponieważ sam w sobie jest dość kryjący. Nie wysusza, nie zbiera się w załamaniach tak bardzo, jak mogłabym sądzić. Mam wiele korektorów, które zbierają się w załamaniach o wiele mocniej. Kupiłam go na Allegro za 30 zł i tamtych kolorów do wyboru jest chyba 4 albo 5. Każdy następny w kolejności jest bardziej ciepły. Ja wybrałam trójkę, bo pomyślałam sobie, że no może być dobra. Niestety jest troszkę za różowa, ale dla większości dziewczyn pewnie będzie całkiem odpowiednia. No i myślę, że pod oczy warto spróbować. Tym bardziej, że no, wybór kolorów jest całkiem duży. W przypadku tych podkładów Alwy kolory do wyboru są tylko dwa. No a ten ma faktycznie fajną cenę, więc myślę, że warto spróbować. No i mam jeszcze jeden podkład, który udało mi się upolować już jakiś spory czas temu, właściwie przypadkiem. Ja tak myślałam o tej firmie, ponieważ przeczytałam dużo pozytywnych recenzji na Makeup Alley dotyczących właśnie między innymi tego produktu, ale nie tylko. No i udało mi się trafić na ten podkład na Allegro i on był tam o wiele, wiele tańszy. To jest podkład Cores, to jest
Ginger and Vitamins Foundation z SPF 10. Akorys to jest grecka firma, która tworzy takie bardziej ekologiczne i bardziej zdrowe kosmetyki. One z tego co wiem chyba nie mają certyfikatów, albo przynajmniej nie wszystkie mają certyfikaty. Ale sama filozofia marki jest taka bardziej eko. Ja o tym podkładzie pisałam już na blogu, więc możecie sobie wszystko dokładnie zobaczyć na dole. I to jest też świetny podkład, który mogę polecić na wakacje, ponieważ jest niesamowicie lekki. Przy czym będzie bardzo fajny dla dziewczyn, które mają tłustą skórę, ponieważ dla dziewczyn z suchą skórą może być troszeczkę za mało nawilżający. On również ma świetnie dobrany kolor. Ja mam LF2 i to jest taki kolor, który jest bardzo podobny do tego koloru z Bobbi Brown w kolorze Sand, którego ja używam. No i muszę Wam powiedzieć, że kolorystycznie naprawdę pasuje prawie idealnie. I krycie jest jakby o jeden stopień mocniejsze niż w przypadku kremów tonujących. Takie bardzo, bardzo delikatne. No i ten podkład bardzo ładnie rozświetla skórę. Ja go kupiłam na Allegro za 50 zł, ponieważ komuś on tam kolorystycznie nie przypasował. Ale niestety w Sephorach te produkty są bardzo drogie, bo kosztuje w Sephorze chyba około 100 zł. Z tym, że to też jest tak, że one w Grecji są o wiele tańsze, u nas niestety są bardzo drogie. Możecie próbować szukać ich na Allegro, ja wiem, że one czasem się zdarzają i można je kupić taniej, więc myślę, że warto tam sobie od czasu do czasu zerkać. No i ten mogę polecić dziewczynom, które nie potrzebują mocnego krycia i potrzebują lekkiego podkładu na wakacje. Chociaż za 100 zł bym go raczej nie kupiła, ponieważ to jest jednak trochę przesada. On ma świetne opakowanie, które przypomina tubkę pasty do zębów, przez co jest naprawdę wygodne. I możemy go zabrać ze sobą wszędzie, na przykład na wakacje. Nie będzie obciążał naszego bagażu, tak jak czasem obciążają go podkłady w takich szklanych buteleczkach. Jest naprawdę bardzo wygodny, super się go wyciska, to opakowanie się nie brudzi, nie paprzy się. Także jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie pomyślane i to jest jego jednak duży plus. Ok, teraz jeden jedyny element kolorówki. To jest szminka firmy Celia, która się pomału zaczęła robić znana i mi udało się ją zdobyć. Kupiłam ją w Krakowie na ulicy Długiej w drogerii Flirt. Tam do wyboru były trzy kolory, ja wybrałam kolor numer 606 i to jest taki ciepły odcień nude. Tam był jeszcze taki chłodniejszy brązik i piękny róż, który chyba też sobie kupię. I ona kosztowała około 10 zł. To jest taka bardzo fajna szminka, która jest dość mocno transparentna, bardzo nawilżająca i natłuszczająca i dająca taki bardzo, bardzo mocny błysk. To jest coś dla dziewczyn, które lubią takie delikatne i transparentne rozwiązania i może dla dziewczyn, które mają naturalnie dość ciemne usta i kiedy zakrywają je wszelkimi rodzajami szminek nude, to wygląda trochę nienaturalnie, ponieważ te szminki być może są dla nich za jasne i być może kiedy się zmazują się w jakiejś części, to może źle wyglądać. Ta jest bardzo bezpieczna, ponieważ jest transparentna, nadaje tylko taki delikatny, jaśniejszy lub cieplejszy, bardziej karmelowy kolor. No i może być to fajne rozwiązanie dla dziewczyn, które lubią takie naturalnie wyglądające, ładne, nawilżone usta. Szczególnie ten róż był naprawdę śliczny. Ja jestem trochę w sumie rozczarowana, ponieważ myślałam, że ona będzie bardziej kryjąca. Jest delikatna, to może być zaleta, jeśli akurat lubimy takie rzeczy. Ja liczyłam w sumie na coś bardziej kryjącego. Mam ją od niedawna i używam jej dopiero troszkę. Niestety, żeby uzyskać trochę mocniejszy odcień na moich ustach, muszę ją bardzo przyciskać i zauważyłam, że ona tutaj już się troszeczkę odgniotła, znaczy złamała się w ogóle przy samym początku i odgniotła się tutaj od tej krawędzi metalowej, więc trzeba się z nią obchodzić ostrożnie, bo ona wbrew pozorom jest jednak bardzo twarda, znaczy na ustach daje ten efekt taki dość delikatny i trzeba ją mocniej dociskać, ale w opakowaniu łatwo się niszczy. Ale za 10 zł to naprawdę super szminka i myślę, że można sobie ją zafundować szczególnie na wakacje. Ja przy okazji kupiłam sobie jeszcze jeden produkt Celi, to jest modelujący żel do brwi w kolorze brązowym, to jest 2, ponieważ był jeszcze czarny. On kosztował około 10 zł, nawet chyba niecałe 10 zł i spodobało mi się bardzo to, że jego szczoteczka jest taka podwójna, ponieważ podwójna. Z jednej strony jest dłuższa, a z drugiej strony włoski są krótsze. No i na razie testowałam ją parę razy. Powiem Wam, że jest bardzo kryjąca, znaczy ten kolor jest bardzo intensywny. To nie jest taki pół jakby przeźroczysty kolor, jak w przypadku tego żelu Deli. Ten jest bardziej napigmentowany i muszę Wam powiedzieć, że tutaj na końcu niestety trochę tego produktu za dużo się zbiera i on lubi brudzić rzęsy, kiedy je smarujemy właśnie w tym miejscu, więc trzeba uważać. Najlepiej jakoś go tutaj wytrzeć albo odessać chusteczką, ale to też nie zawsze się spisuje. Natomiast te dłuższe włoski bardzo ładnie układają i rozczesują brwi,
ale ten żel nie jest tak utrwalający i tak mocno modelujący jak ten żel z Deli. Jeszcze się muszę do niego przekonać, ale na pewno powiem Wam, jak się spisuje, kiedy już go troszkę dłużej poużywam. Ale myślę, że warto się zainteresować. Teraz pielęgnacja. Jak wiecie, moja pielęgnacja jest bardzo prosta i w sumie nic nowego nie robię. Staram się raczej skupiać na tym, żeby dobrze jeść i nawilżać tą skórę od środka niż od zewnątrz. Ale dostałam ostatnio prezent od mojej cioci, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I to jest olejek arganowy przywieziony przez ciocię z Maroka. Ja wcześniej używałam olejku arganowego, kupowałam go w Krakowie nawet. Ja stosuję go na włosy, stosuję go na skórę twarzy, do oczyszczenia twarzy. Wcielam go w skórki paznokci, wcielam go w usta, w rzęsy, no praktycznie wszędzie. Mieszam z nim również glinki, z których sobie robię ostatnie maseczki. No jest naprawdę świetny. Myślę, że warto sobie poszukać takiego olejku arganowego. Jeśli jesteście fankami olejków i jeszcze nie miałyście okazji, to polecam. On nie jest jakoś bardzo mocno nawilżający, to nie jest coś takiego, co bardzo nawilży cerę, ale wiem, że on wielu osobom naprawdę bardzo pomaga, więc myślę, że warto się skusić. U nas spokojnie można kupić te olejki w takich całkiem rozsądnych cenach, które są do zniesienia i też to będą oryginalne olejki, także wystarczy po prostu trochę poszukać, bo opcji jest naprawdę bardzo dużo. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest taka bardziej z zakresu pielęgnacji. To jest olejek eteryczny z mięty pieprzowej. Ja uwielbiam w ogóle zapach miętowy, wszystko co miętowe, jak może wiecie. Ja tego olejku bardzo długo szukałam, nie mogłam go nigdzie znaleźć. W końcu znalazłam go w moim sklepie ekologicznym na ulicy Krupniczej. No i postanowiłam go kupić. Kosztował chyba 17 zł, z tego co pamiętam. Używam go teraz po prostu do wszystkiego. Robię z niego takie odświeżające mgiełki do twarzy. Wystarczy dosłownie kropelka albo dwie, żeby stworzyć taki niesamowicie odświeżający tonik, który jest naprawdę świetny z rana. Ja też pamiętam o tym, żeby Wam przygotować filmik o tej paście migdałowej, tylko muszę zamówić w końcu ten młynek do kawy. Ale ten olejek jest naprawdę świetny. Ja rozpylam go na całe ciało, na włosy. No pachnie po prostu nieziemsko. Jeśli lubicie zapach miętowy, to naprawdę fajnie. Mogę Wam ten polecić. Bardzo ładnie pachnie, fajnie się sprawuje. No i faktycznie do różnego rodzaju mgiełek odświeżających nadaje się naprawdę super. A to jest olejek firmy Beta. Taki naturalny olejek mięty pieprzowej. Jest jeszcze jeden produkt, który miałam okazję testować właściwie dzięki Wam, a dokładnie dzięki Karolinie, która napisała mi o nim pod filmikiem o pielęgnacji skórek i to jest takie masełko cytrynowe Bird's Bees właśnie do skórek i do paznokci, które jest naprawdę niesamowite. Ja dostałam je właśnie w miance z Karoliną. Ja wysłałam jej to serum z Elbiotiki z Biowaxu, a ona wysłała mi te pszczółki. No i powiem Wam, że są naprawdę super. Ja uwielbiam takie ekologiczne produkty. Ten ma piękny cytrynowy zapach, ja też lubię cytrynowe zapachy. No i faktycznie te skórki nawilża bardzo mocno, ja go sobie używam już od paru dni. Jestem nim zachwycona, także bardzo serdecznie pozdrawiam Karolinę jeszcze raz. No i ten produkt naprawdę mogę Wam polecić. On faktycznie jest na Allegro u nas, ale kosztuje tam około 30 zł. Myślę, że jeśli jesteśmy fanką takich produktów i jeśli akurat potrzebujemy czegoś do skórek, to generalnie warto, bo pieniążki nie będą wyrzucone, ale też bardzo polecam Wam ten produkt z Herba Studio 2x5, ponieważ jakby efekt jest faktycznie dość podobny, choć myślę, że ten może być troszeczkę trwalszy na paznokciach, lepiej się utrzymuje i efekt nawilżenia może być odrobinkę mocniejszy. Ok, widzę, że tu mamy jeszcze jedną rzecz i to jest eyeliner. To jest eyeliner firmy Eveline, który ja kupiłam sobie w kolorze czarnym, ponieważ zawsze miałam brązowy, który bardzo lubiłam, ponieważ to są eyelinery, które mają naprawdę cieniutkie pędzelki. Mówię o tej wersji z pędzelkami, a nie o tej z taką pisakową końcówką, której bardzo w sumie nie lubię. Te są naprawdę świetne. Ten pędzelek jest na tyle cienki, że pomaga nam wyczarować naprawdę cieniutką i perfekcyjną kreskę. I ten kolor czarny też jest całkiem fajny. Kosztują, nie wiem, poniżej 10 zł, więc myślę, że na początek można się na taki eyeliner zdecydować. Jeśli lubicie ekstra cienkie kreski, takie bardzo precyzyjne pędzelki, to ten jest naprawdę fajny. Jeśli możecie cokolwiek powiedzieć o tych produktach, które pokazywałam, albo w ogóle o swoich ulubieńcach, to też będzie mi bardzo miło, chętnie poczytam sobie komentarze od Was. No i to jest chyba wszystko. Także do zobaczenia w następnym filmiku, który mam nadzieję będzie już makijażem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia niedługo, pa!